Tutaj akurat mamy lawendę jadalną i to warto zwrócić uwagę. Ona nie wymaga specjalnych warunków, więc jeśli mamy lawendę w ogrodzie czy w doniczce w domu, to postarajmy się o tę odmianę jadalną, wielokwiatową. Te kwiaty oczywiście możemy wykorzystywać. Na myśl przychodzi mi wiele pomysłów, chociażby smażone szparagi posypane tymi kwiatami. To masło spienione, na którym pracują na patelni szparagi, albo ryba mogą być dodane i wtedy oczywiście niesiemy bukiet perfum, przenosimy cały na talerz. Takie palone masło z kwiatami lawendy, rewelacyjne połączenie, warto z tego spróbować.